jak wykonać nadruk na koszulce za pomocą papieru do drukarek atramentowych Jet Process oraz zwykłego żelazka. Papier oczywiście można używać też prasą, co również pokażę w tym filmie. Papier transferowy JetPro SS włóż do drukarki tak, aby zadruk nastąpił po białej, nieoznakowanej stronie arkusza. Wybraną grafikę wydrukuj lewoczytelnie, czyli w odbiciu lustrzanym. Pamiętaj, aby wybrać wysoką jakość druku, taką opcję znajdziesz we właściwościach drukarki. Aby pozbyć się podtła, dotknij wydruk idealnie do kształtu grafiki. Rozgrzej żelazko do najwyższej temperatury i koniecznie wyłącz funkcję pary. Przygotuj twarde i stabilne podłoże, na którym będziesz wprasowywać nadruk. Deska do prasowania jest zbyt miękka. Dla usunięcia zagnieceń i wilgoci z koszulki przeprasuj materiał. Umieść zadrukowany papier JetPro SS w wybranym miejscu nadrukiem do koszulki. Używając dwóch dłoni, mocno prasuj całą powierzchnię papieru. Najpierw przez 90 sekund przesuwając żelazkiem pionowo, góra-dół, a następnie przez 90 sekund poziomo, lewo-prawo. Pamiętaj, aby równomiernie ogrzać całą aplikację, łącznie z rogami i brzegami. Przy mniejszych aplikacjach należy zredukować czas wgrzewania do 45 sekund pionowo i poziomo. Dla grafik, których powierzchnia jest mniejsza od powierzchni żelazka, zastosuj czas wgrzewania 30 sekund. Odczekaj do ostygnięcia tkaniny około 2 minuty. Usuń papier jednostajnym ruchem. Delikatnie rozciągnij nadruk, żeby go uelastycznić. Nadprasowanka wykonana żelazkiem gotowa. Jak widzieliście, nadruki na koszulkach może robić każdy w domu. Teraz pokażę Wam, jak zrobić taką naprasowankę przy użyciu prasy. Ułóż koszulkę na płycie prasy. Dla usunięcia zagnieceń i wilgoci z koszulki przeprasuj materiał. Umieść zadrukowany papier JetPro SS w wybranym miejscu nadrukiem do koszulki. Zamknij prasę. Transfer wykonaj w temperaturze 190 stopni Celsjusza w czasie 30 sekund i średnim do mocnego naciskiem prasy. Otwórz prasę. Usuń na wpół wystudzony papier jednostajnym ruchem pod jak najmniejszym kątem. Dla lepszego efektu, przed całkowitym ostygnięciem koszulki, delikatnie rozciągnij tkaninę z wydrukiem. Tak wygląda gotowa koszulka z nadrukiem przy użyciu papieru termotransferowego i prasy. Jak zobaczyliście w tym filmie, nadruki na koszulkach można wykonywać nie tylko prasą, ale również żelazkiem w domowym zaciszu. W następnym filmie pokażę Wam, jak zrobić naprasowankę na ciemnej koszulce z zastosowaniem papieru 3G Opak. Pozdrawiam!